Dzisiaj fuga, robimy to z aptekarską, dosłownie, dokładnością. Robię to pierwszy raz, podejrzewam, że nikt pewnie tak nie robi. To będzie ciekawie. Fugę, jaką będę kładł, to jest ta. Miała być jaśniejsza, ale nie mieli. Ja spróbuję odsypać sobie pół kilo, bo nie mam pojęcia, ile tutaj tego będzie trzeba. No ja się zrobię pół kilo, zobaczymy jak to wyjdzie, z dokładnością, tak jak według instrukcji. Zobaczymy, czy faktycznie co do zaczęła ziemia. Oj, chyba pół kilo to mi tutaj nie wejdzie. Te pół kilo to chyba będzie tak mało. Co jak mi się sypnie, to połowa wyleci za. Dobra. Na pół kilo ile wody? Na 5 kilolitr to litra 10, na kilogram, czyli wychodzi setka, to na pół kilo 50. Niby mam 50. Kurna, trochę dużo to wiadomo na taką ilość. Oj, oj. Coś czuję, że mi to nie wyjdzie. Lepiej to był tu. Zobaczymy, najwyżej będę stratny. Tylko tyle wody? Fuh. Ale czajne. Nie mówcie żonie. Co dziś pieczemy? Poważnie tylko tyle wody? Przecież to kuźwa jest suche. Jak pieprz. Może ja źle coś policzył? Moje profesjonalne mieszadło. Nie, coś tu jest nie tak. Przecież to jest suche. Chyba za suche.
Dobra, jeśli padliście ze śmiechu, to znakiem tego, że tego początku nie wyciąłem. Wiem, pomyliłem się. Nie 50, a setka wody miała być. No ale zdarza się najlepszym. Aż głupio. A ja w szkole jeździłem na konkursy matematyczne. Dobra. Dobra, ale to czasy szkolne już dawno za mną. 3 minuty ma ostać. Dobra. Przerwa. Już to widzę, jak mi to wyjdzie. Połowa fugi to zostanie w tej strukturze tego niby drewna. No ale człowiek wszystkiego musi spróbować. Jak nie spróbuję, to nie będzie wiedział, czy da radę to sam zrobić, czy nie. Nie wiem, czy to trzeba tam dużo upychać, czy tylko tak, żeby było wypełnione. Już widzę, jak się tutaj naszoruje tych płytek. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Miałem kłaść fugę epoksydową, żeby spróbować, jak to się robi też. Bo może bym w domu położył sobie epoksydową. Ale w tym moim sklepie najbliższym budowlanym nawet nie sprzedają epoksydowej fugi. Tak więc wziąłem to, co mieli. Chyba tak. Nie wiem. Ciekawe, jak to będzie wyglądać z tą ciemną. Miała być taka bardziej w kolorze cementu.
Dobra. Nie będę was tu zanudzał. Wracam jak skończę. Dobra, niby mam zafugowane. To ja pytanie, jak długo czekać, żeby dostarczyć? Jak to tam jest opisane? Formować? Zmywać? Diabli wiedzą. Myślę, że poczekam, aż te moje pochomazy zrobią się chyba bardziej suche, a fuga jeszcze będzie jasna, znaczy ciemna, a te moje pochomazy jaśniejsze, tak mi się wydaje. Na opakowaniu niby jest napisane zużycie na metr kwadratowy, tam można sobie obliczyć ze wzoru, tylko się zastanawiam, czy oni liczą samą fugę, czy razem z tymi rozmazem. Wiadomo, na gładki płytkach na pewno mniej fugi pójdzie niż na takich szorstkich. No i te będzie o wiele trudniej umyć. Coś jeszcze? A, chciałem podziękować za wszelkie komentarze pod filmami. Miło mi, że ktoś jednak jest zainteresowany tym, co pokazuję. Tam odnośnie domu, co pokazywałem projekt, prawdopodobnie jak to będzie wyglądać, raczej na 90%, czy tam wszystko może się jeszcze w trakcie zmienić. Jeszcze tam się zastanawiam trochę nad oknami, bo będę nowe okna wymieniał na nowe, to znaczy nowe okna. 7-letnie chyba okna, to już nie takie nowe. Wymieniał na nowe, niektóre otwory będą zmieniane. I tam na temat komentarzy, że ten dom robię dla siebie, nie dla rodziny. No tak, ja od samego początku chciałem mieć większy salon, jeśli można nazwać to większym salonem. No wiadomo, teraz domki przeważnie są takie 100, to 100, powiedzmy od 100, czy 80 metrów, to 100, 20, 30, przeważnie teraz ludzie budują. Więc mi ta przestrzeń na dole trochę większa wyjdzie, faktycznie, niż w takich domkach. Po sypialnie wszystkie będę miał praktycznie na poddaszu użytkowym. A na parterze będzie tylko łazienka, korytarz, kuchnia. Będzie jedna sypialnia dla dziadka, później najwyżej dla nas. Jak to czeka? Łazienka na dole, o, nie wspomniałem o tym. Łazienka na dole będzie przystosowana pod wózek inwalidzki, to znaczy wózek inwalidzki. Drzwi w sypialni i drzwi w łazience będą 90 i wewnątrz łazienki będzie można normalnie się poruszać, na tyle będzie duża, że będzie można tam wjechać sobie wózkiem inwalidzkim. To jest robione na wszelki wypadek, znaczy zaprojektowane jest tak na wszelki wypadek. Czy to będzie potrzebne, czy będzie zrealizowane, nie wiem. Okaże się w czasie. Tak samo nie jestem pewien, czy w ogóle zacznę to robić w tym roku. Mam taką nadzieję, dążę do tego, ale czy się uda, tego naprawdę nie wiem. Ale jeśli będę wiedział, na pewno dowiedzie się o tym bardzo szybko. Szybciej niż podejrzewam moja rodzina, dalsza czy bliższa. Domownicy na pewno szybciej, a wy w drugiej kolejności. Dobra, to czekamy. To chyba zmycia czy formowania, nie wiem. To są pomieszczenia, na których się będę uczył. Tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak to wygląda po pierwszym z grubszym zmyciu. Naprawdę jest grubszym, ponieważ ja widzę chociaż fugi. I teraz od razu nawet nie zmieniam jeszcze wody. Postaram się je wyprofilować, ponieważ mają różne grubości, przez to, że mają różne wysokości. Tak, żeby były zbliżone do siebie. Bo krzyżyki, jakich używałem, to było 1,5 mm. A tak jak nie wiem, czy coś widać, czy nie widać,
W niektórych miejscach jest, wygląda jakby były trzy, w niektórych miejscach jakby były dwa. Robię to teraz, dopóki jeszcze widzę, że jeszcze mogę to zrobić, bo fuga już praktycznie związała. Teraz się ją jeszcze, to znaczy związała. Jest twarda, ale nie na tyle, żeby jej nie można było wyskrobać gąbką, czyli pomalutku wyrzeźbię tą fugę. Zmieniam wodę, to znaczy czekam aż troszeczkę to podeschnie, zmieniam wodę i zmywam płytki. Już bardziej na gotowo, chociaż wiem, że przynajmniej jeszcze z dwa razy będę to musiał minimum zrobić, żebym mógł to zostawić do późniejszego ewentualnego jeszcze zmycia. Czyli muszę to zrobić jeszcze przynajmniej raz, albo dwa jeszcze dzisiaj. I tak to wygląda po wyprofilowaniu, że tak powiem, fug. Czyli przy tarciu ich na tyle, żeby były przynajmniej wizualnie o jednakowej grubości. Płytki od razu są już czyściejsze. O tyle fajnie z tymi płytkami, że nie widać, żeby były brudne. Mimo tego, że powinny być jaśniejsze. I to dużo. Jeszcze trochę poczekam, niech przeschnie. Wymieniam wodę i przelecę drugi raz. A tutaj będę montował w próg drzwi. To się nazywa listwa fugowa, czy jakoś tak. 2,5 metra bodajże. Takie listwy coś kosztuje około 16-18 zł. Właśnie już nie pamiętam, ale mniej niż 20 zł na pewno. I to sobie tutaj wkomponuję albo na silikon, albo na jakiś klej montażowy. O! Tak ładnie mi tu wejdzie. Ej, przesadziłem. O! W tym miejscu. I będzie ładne łączenie. Nie żadne tamte listwy dedykowane do obsadzania przy futrynach, które kosztują kilka razy więcej. Tu mam 2,5 metra takie listewki za właśnie mówię 16-18 zł. W którymś filmie mówiłem na temat tych kafelek, że mają różne długości. Tu jest kafelka wzięta z nowej paczki, bo tu miałem zostawione właśnie też paczkę jedną, niecałą. Bo tam z którąś kafelkę też właśnie brałem z tej paczki, że są różnej długości. Inna paczka, powiedzmy, że tu jest dobrze, nie wiem, czy to będzie widać, jak się mija fuga z fugą. Tam gdzieś którąś płytkę taką mam, ale ją tak przesunąłem trochę w tą, trochę w tą. Ja się tak patrzę po linii, gdzieś ją tam widać. Chyba bodajże gdzieś tam. No ale nie zwracałem na to aż takiej uwagi. Tu później i tak nikt nie będzie na to patrzył. Więc taka pójdzie tu listewka. Widziałem jakiś tam film. Tylko nie pamiętam, kto to był teraz w nazwę kanału. Jak robił kabinę z odpływem liniowym i montował taką listwę krawędziową. A tu robił skos w dół do odpływu liniowego. I właśnie na tym filmiku mówił, że taka listwa kosztuje tam coś koło 200 zł. Czy tam 200 paru. I faktycznie te listwy, patrzałem na Allegro, kosztują. Tylko nie wiem, dlaczego tyle kosztują. Nie wiem, czy to są listwy dedykowane do takich rzeczy. Bo na przykład, jak kupowałem tą listwę w sklepie za 18 zł, 2,5 metra.
Tylko że aluminiowa. Matowa, aluminiowa, takie żywe aluminium. Listwa taka, co by się nadawała do takiej rzeczy, do brodzika z odpływem liniowym, żeby zrobić z płytek, kosztowała 18 zł. 2,5 metra. Gdzie płytka wchodzi tu, jedna, płytka wchodzi tutaj, tu mamy pod spodem pod płytkę, żeby w klej wsadzić, a tu mamy dobre 2 po 3 cm w dół, taka listwa szeroka jest. Czyli możemy sobie płytki układać ze skosa, a mamy bok ścianki z aluminium. I tamta listwa się nazywała dokładnie listwą schodową. Jest coś takiego, to pewnie się montuje na schody, jako to czoła. Tu wchodzi kafelka, wzmocnienie pod kafelkę, a tu jest taki randzik aluminiowy. I taką listwę jakbyśmy zamontowali na wprost, to możemy sobie tak schodzić do końca tej listwy na szerokość właśnie z kafelkami i też wyjdzie coś takiego do odpływu liniowego. I 2,5 metra takie listwy kosztuje 18 zł. A gdzie 200? Nie wiem za co te 200 zł. Nie wiem czy to było z niedzewki i w połysku i dlatego tyle kosztuje. Nie wiem, czy to jest dla kogoś różnica, co ma na dnie w brodziku, pod kabiną. No ale taka listwa schodowa 18 zł za 2,5 metra, która też by spełniła swoje zadanie. No i co? To chyba na tyle. Ja się zmieniam wodę, myję jeszcze raz kafelki. Tam jest ta małpa dłuższa. Później następna wyszła przez to krótsza. Jest, zmijają się fugi. Mogłem to jakoś szlifnąć, ale... Dobra. To te kafelki na teraz mamy spokój. Koniec. A w dniu jutrzejszym zabieramy się za den. Za den... Pokoik, kuchnię, pomieszczenie. Mam nadzieję, na pewno boicie mi już lepiej niż z tym. No to co? To na razie.